Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy. Ja jestem Rudy. To jest Jula, a to jest Filip Lato. Dobrze pokazałeś, bo nie wiedzieliby ludzie, kto jest kto. Zapraszam. Jedziemy. Prawda jest taka, że ja miałem zaprosić dwójkę wokalistów, a przyjechała Jula z prawnikiem. To jest w ogóle przerażające trochę. Witam Państwa serdecznie na pokładzie Garbusa po raz drugi, bo to niesamowita historia. Jesteście tu dzisiaj we dwójkę i każde z Was już u mnie w Garbusie było. Tak, to prawda, ale ostatnio było dużo cieplej, powiem Ci. No jest teraz milej, tak? Atmosfera się oziębiła. Drodzy Państwo, spotykaliśmy się głównie przez to, że nagraliście utwór matematyczny. Yes. Nazywa się Możesz nas policzyć. Brawo. Dobra, i teraz ważne pytanie, bo ja się zgubiłem, ale chyba mam rację. To jest, Filip, twój numer z Julą, czy Juli numer z tobą? Bo ja... Nasz wspólny numer. Czyli 50-50. I ona tam śpiewa i ja tam śpiewam. Czyli będzie i na twojej płycie, i na twojej płycie? Był na mojej płycie. No wiem. Mojej nie. No właśnie. No bo ja w tym czasie płyty no nie wydawałam. Ja nie wydawała wtedy płyty, no co wiesz. No kto wymyślił? Miała wydać specjalnie płytę, żeby jeden numer ze mną na człowieku. No jeżeli byłbyś tego warty, to zrobiła. Dobrze. Przepraszam, proszę zatrzymać. Drodzy ja wysiadam. Zacznijmy od najważniejszej kwestii, bo to jest bardzo romantyczny utwór. Żeby nie zaciągnąć, że intymny taki. Ello pościello, nawet bym powiedział. Ale przez to, że on jest taki, a nie inny, zweryfikujmy jedną sprawę, która się pojawia bardzo często w internecie. To jest bzdura. Nie, nie ma czegoś takiego. W sensie, że nie jesteście razem. Oczywiście, no że nie. Ale wiecie, że to jest pierwsze, co ludzie myślą? Wiem. Bo... Ale no to w takim razie znaczy tylko tyle, że wykonaliśmy dobrze swoją robotę. Zaśpiewaliśmy dobrze, wiarygodnie piosenkę o miłości. Czy to jest tak, że jak ktoś pisze wam bardzo emocjonalny tekst, żeby go dobrze wykonać, trzeba to poczuć, czy można wykonać po prostu jak każdy inny utwór o zbieraniu kwiatków, o strzelaniu z procy czy coś, czy to jednak trzeba się zagłębić, wy musieliście się spotkać, przeżyć taki wspólny, pogadać o miłości, nie wiem, jaki jest proces tego, bo to jest, no słuchajcie, to jest, nie chcę powiedzieć rzadko spotykany, ale to jest bardzo intymny taki romantyczny kawałek, nie? Tutaj jakby trochę jest, bo... Mogłeś powiedzieć rzadko spotykany, to by nam było miło, że tak dokonaliśmy czegoś, wiesz, takiego. Słuchajcie, bo to jest bardzo... Uwaga, to jest taki bardzo rzadko spotykany numer. Dzięki, bardzo jesteś miły. Bo jest bardzo intymny, nie? No jakby ja też zacząłem się zastanawiać, czy wy nie jesteście razem. No bo tam trochę jest przekroczona ta bariera śpiewania w taką stronę już, że tam mogło się wydarzyć, no. No to super, że tak to odebrałeś. I tak to odbieram, nie? Mogę mówić tylko za siebie, nie wiem jak Jula, ale mi się wydaje, że z tymi piosenkami to jest tak, że po prostu musimy je poczuć, żeby je dobrze wykonać. Jeśli tak nie jest, to pewnie w ogóle się lepiej za piosenkę nie zabierać, bo ludzie i tak wychwycą jakiś fałsz i wiesz, i coś takiego nieautentycznego. Więc... Przy bardzo ciężkich i skomplikowanych uczuciach, a ja uważam, że miłość pomiędzy dwójką osób właśnie takim uczuciem jest... Masz typ z kamerą. No, widzicie? A! Za wami jechał. Za wami, przed nami. No ale... No, przy głębokich uczuciach typu miłość każdy odczuwa te sprawy zupełnie ale inaczej. Ale to u niego jest poważne w tym gębu. Strasznie! Ja ostatnio robiłem to same żarty. A dzisiaj miłość, intymność. Słuchajcie, to nie ja nagrywam poważne numery do pościeli, tylko wy, no weźcie się ogarnijcie. Przecież to jest... Jezu. Ojeju! No dobra, to nie będzie o wielkiej miłości. Kto wpadł na to, żeby nagrać razem, bo waszą dwójkę łączy głównie kolor włosów. Nic więcej zasadniczo, poza tym, że śpiewacie. Menadżer. Filipek, Jula jest od ciebie starsza. No. Co? No, nie? Bzdura. Ja już jest, w ogóle jestem stara. Jest taką poważną dziewczyną, że jak tupnie, a ty jesteś właśnie ten frywolny Filipek, wiesz, lato, co te dziewczyny wzdychają, a ty taki półprawnik, półśpiewak, wiesz o co chodzi. To jest taki właśnie trochę na poważnie, trochę nie na poważnie i te żarty takie, wiesz, wieczorem na kolacji. Proszę pani, będę musiał panią z tam paragrafu 154 ukarać spotkaniem ze mną przy kawie. To jest ten sposób. Zawsze działa. A jak sobie Julę wyobrażę w miłości, przepraszam ci Julę, że zabiorę się ten romantyzm, ale Jula to jest taka, mówi, że idziesz do drogiej restauracji, ona pięknie wygląda, kwartet smyczkowy rąbie, tam piękną melodię, rąbi, to jemy czy nie? Przynajmniej tak sobie to wyobrażałem i raptem powstaje taki utwór,
który jakby burzy mi tę koncepcję w ogóle. Absolutnie, bo ty jesteś po jednej stronie jakby tej huśtawki, czy tam huśtawki. Jestem dorany przyłóż, ja robię... A ta po drugiej stronie i raptem powstaje numer, który bym, no cholera jest taki w ogóle pał, po pał. Jakby powstała druga część Titanica, ale się nie da, bo zatonął, to Leonardo DiCaprio opierałby rękę na tym właśnie numerze, no. Ja tak sobie to wyobrażam przynajmniej. Dzięki. Bomba, no to fajne. Taka rzeka wypływam na drzwiach. No nie, bo właśnie, dlaczego o tym mówię, bo to po pierwsze duety są ciężką sprawą, no. Wyglądacie jakbyście się znali 100 lat, gada się z wami po prostu jak, nie chcę powiedzieć z parą, no, super ziomkami, bo to zaraz będzie znowu plotka, no ale nikt nie wie, czy nie będziecie razem. Bycie, no bo my po prostu jesteśmy super ziomkami, dlatego się tak gada. Się no. W ogóle wiesz, jak jedziesz nagrywać numer i się nie znasz, to też jest duże ryzyko, że powstanie, tak, ryzyk fizyk, że wpadniesz, wiesz, na kogoś. Mieliśmy to szczęście, że się polubiliśmy, nie? To jest tak, że przeszło wam myśl, że wychodzicie ze studia, kładziecie swoje zwrotki, tam jest finalny aranż, wychodzicie i ktoś z was mówi: ej, dobrze było z tobą strzelić album, czy nie? Czy trochę wyprzedziłem? No, ja tak nie przeżyłem czegoś takiego nigdy, więc nie wiem. No. A z Julą nie miałeś tak, że myśl, nie, no w sumie umie śpiewać. Wiesz co, no, jesteś pierwszą osobą, która rzuciła taki pomysł, teraz się muszę nad tym zastanowić chwilę. A ty, Jula, bo on się będzie zastanawiał, daj mu czas, bo to może, może potrwać. No to widzisz, mówiłam, że ja muszę decydować. Wiesz co, wspólny album, nie, w sumie nie wpadliśmy na taki pomysł jeszcze nigdy. A jak wpadną, to kto będzie autorem? O, i od razu tobie? Będzie chciał pieniążki. O, to. Nie robię tego, Jula, To zastanawiam się, czy wiesz, jeżeli z kimś żre, to czy nie lepiej robić coś z kimś żre, niż jak następnego dostaniecie... Czasami lepiej nie przesadzać, wiesz? Czasami zrobić jedne dobre, niż 10 byle jaki. Ty to umiesz faceta odpulić, Jula, i po Filip jakby się wyjaśniło, nie będzie albumu, nie? Czyli to jest, wiesz co, nie jestem tego pewna, zostańmy przyjaciółmi. To jest Jula w ogóle w tym wszystkim, nie? Wiesz, bo to jest fajne, ja na przykład lubiłem takie połączenie, wyobraź sobie, że są twoi fani, są Juli fani i na przykład i oni, kurna... No wiesz, ale z drugiej strony, a gdybyś tak jechał garbusem, a obok byś siedział drugi i kierował w drugą stronę, wiesz o co chodzi, to jest też są ryzyka, nie? No ale to właśnie na tym polega ta sztuka kompromisu, mówisz, że tak by się nie dało, a numer jakoś wychodzi, stary, nie? Jakbyś tak mówił, że to się tak nie da, to się tak nie da, to nie było nigdy wielkich zespołów, nie byłoby Backstreet Boys, nie byłoby, wiem o większych zespołach też, nie? Wiesz, że nie jeden frontman... Ale Backstreet Boys też by nie było. Bo zawsze jest to inny... Ale tobie chodzi o to, żebyśmy my zrobili jeden zespół? Nie, zauważ, tak. Ale jak on byś nazywał ten zespół? Julfi. No, bo obie nazwy są dobre dla pieska sąsiadki z osiedla. Julato. O, Julato! Siedział. Teraz nie uważaj. Tego nie powiedziałem przez cały wywiad, ale wymyśliłem. Od Costa del Sol po naszą Julatę. Julatę. No pięknie. Kochani, a gdybym ja, teraz mówię wam, bo ja na przykład planowałem tak, że może zacząć karierę, nie? Jakbym teraz powiedział, że ja napisałem numer... Ale ty umiesz coś robić? Na czym mógłbyś tą karierę oprzeć? Nie o tym rozmawiamy. Karierę mógłbym oprzeć o kijek, coś, żeby się nie wywaliła. No nie, ale na przykład gdybym ja wam zaproponował teraz, bo to może dwójka mało, a może trójka. No bo trzeba powiedzieć rośnie w miarę jedzenia podobno. Czy bylibyście w stanie zaryzykować no name'a, który nie umie śpiewać, nie umie... To zaryzykujemy, bo... W waszym przypadku jest tak, że wiedzieliście, z kim będziecie pracować. Znacie dokonania tej drugiej osoby. Jak to jest, gdybym ja na przykład jako taki nobody zupełnie w ogóle zaproponował, słuchajcie, zrobimy taki numer, ja napisałem, w sumie jest muzyka, muzyka byłaby spoko, tekst byłby średni do przyniegowania, trzy paragrafy Filip dorzuca. Poszlibyście ze mną w numer? Jasne. No? Nawet teraz. Dawaj, masz ten numer, pamiętasz go? Ma. No to dawaj, zamysł. Nazywa się... Niebo. Nie, nazywa się nie niebo, bo nie nazywa się, bo to odwrotnie przeczytałeś. Tak, okay, tak. Dlaczego nie, bo nie, tak jest refren. No, ale to fajnie, bo chwytliwy. Chwytliwy. Czyli idzie razem. Możemy, spokojnie. Słuchajcie, więc udowodniłem teraz tym sposobem wam wszystkim, drodzy widzowie, że namawianie do współpracy ich nie było trudne, więc ten duecik powstał w 4 sekundy i to jest bardzo dobra wiadomość. Chciałbym wam życzyć jak najwięcej sukcesów dalej. Ja was nie widziałem na żywo i to jest jedyne, co mnie najbardziej ciekawi. Żałuję trochę, bo mógłbym więcej o tym powiedzieć, ale ta energia górnolotna ze względu na wzrost Filipka plus Julo, ty oczywiście ciuteńkę niższe wiadomo, to różne fale zawsze w miksie wychodzą najlepiej. I ja nadal będę tłumaczył, dlaczego wam kibicuję jako zespołowi, bo... Ten sam koleś z kamerą. Ej, on dla ciebie pracuje na bank. Dobra, nie, już dobra, nieważne. Koniec. A mówiłeś coś? Do widzenia. Koniec. Do widzenia. A ja też. Żegnam państwa. Mi się dobrze. Tu dobrze siedzi. Dziękuję bardzo.
Yeah.